Łukasz miłości szuka od dawna, ale jak do tej pory los nie był dla niego łaskawy. Jest rozwodnikiem, ale wciąż wierzy, że wszystko jeszcze szczęśliwie się poukłada. Szuka kobiety, która będzie dla niego przyjaciółką, powierniczką i partnerką na dobre i na złe. Ale skupienie! Cześć! Cześć! Cześć. Nareszcie! Maszyny, 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 maszyny. Ta. Zabawki, zabawki, zabawki. Zabawki dla dużych chłopców. Chyba nic z tego nie wyrośniemy, faceci. To jest coś takiego, co budzi taki dreszczyk emocji. Kolega ma fajny, ja będę miał jeszcze lepszy. Poza pracą w gospodarstwie rolnym dużo jeszcze kładę. To mnie odstresowuje, trochę dźwigam ciężary, lubię oglądać filmy, czasami piszę wiersze. Dzisiaj się urodził taki malutki. Jak to? Cielaczek. No to jest nowe otwarcie, Łukasz, super. O. To jest ten malutki, zobacz. Czekaj, może wstanie. Czyli? Zobaczysz, panie prowadzącą. Ja się poluszka. Trzęsiesz jeszcze. Przeciąga się. No. Kopaluszka mu nie dawaj. To odgryzie? Nie, będzie ssał. Zawsze marzyłem o pełnym domu i żeby święta były zawsze takie rodzinne. Duża choinka, dużo prezentów. I wszyscy wtedy przy tej choince śpiewamy kolędy i się wygłupiamy. Mam dwoje dzieci, które kocham nad życie. Córeczka 12, syn 8 lat. Bycie tatą w moim przypadku jest bardzo ważne. Zawsze chciałem, żeby miały właśnie ojca blisko siebie. No ja nie miałem od małego tego. Ojciec odszedł, kiedy miałem 8 lat. Pomaga mama cały czas. Ona pomaga. Wiesz co, bez mamy to bym sobie nie poradził po prostu takiego osamotnienia. A tak to mam z kim porozmawiać. Uczy się z moim synem czytać, pisać. Mhm. A wiesz, pierwsza klasa to jest. Przychodzi taki moment, w którym nawet się przytulają, wiesz? To jest takie miłe wtedy. Babciu, babciu, dziękuję, kocham cię. Pyszna zupka. Widzę tę miłość, która się z ciebie wylewa do twoich dzieci. Staram się być jakimś tam, wiesz, ojcem. No, może nie jestem najlepszym, ale najlepszym, jakim mogę być. O. Dlaczego nie wyszły te dwa poważne związki w swoim życiu? Może za mało się starałem. Może nie poświęciłem tyle uwagi, co powinienem, tyle czasu. Może nie byłem taki wyrozumiały, jak powinienem być. Czas, w którym jestem teraz sam, dał mi poznać siebie, czego potrzebuję, a czego nie potrafię tolerować. Czego potrzebuję? Stabilności, ciepła, na pewno miłości. Nie toleruję kłamstwa. Zdrada w ogóle nie... Zdrada przekreśla wszystko. I to cię spotkało? I to mnie spotkało. To było coś, co po prostu złamało mnie i ledwo się pozbierałem po tym. I mimo to potrafisz uderzyć się w piersi i powiedzieć, może byłem zbyt mało tak. Zauważający. Że nawet moja wina w tym była. Może to jest czas, żeby się właśnie otworzyć na kogoś nowego i z tymi doświadczeniami, z tym bagażem, jaki mam, zacząć nowe życie. A co ty byś chciał dać kobiecie? Wszystko. Wszystko, co najlepsze. Oprócz tego, że siebie, to dom, rodzinę, ciepło, zaufanie. Trzymanie się za ręce i chodzenie po rosie o poranku. Taki romantyk? Taki romantyk. A ty się czułeś już kiedyś kochany? Czułem się kochany. Przez swoją mamę, przez swoje dzieciaki. To jest cudowne uczucie. A przez kobietę? Mam mówić prawdę? No, tylko. Chciałbym, żeby tak było. Podobno ty masz taki barometr, że wiesz, bo jak ona cię dotknie w policzek, to... Wtedy iskra tutaj przeskoczy, nie? I to będzie wtedy taki początek. Czy jesteś rozważna i romantyczna, nie boisz się wyzwań i odrobiny szaleństwa, czekam na ciebie.
Łukasz to harmonia pomiędzy pięknym i szczerym sercem, a miłością do natury i własnej ziemi. Jeśli czujesz, że odnalazłaś bratnią duszę, zarejestruj się na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Łukasz.